pęknięta noga iglicy nie pozwoliła jej postawić. No niestety będziemy musieli nogę reanimować. Recepta na poprawę punktualności MPK. Na pewno można wydzielić kilka jeszcze torowic w Wrocławiu. Minister Olechowski o przyszłości Unii Europejskiej. Unia nie ma innej polityki wobec sąsiadów niż przyciągania ich do siebie. Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam na informacje Echo 24. Koniec procesu renowacji iglicy przy hali stulecia. Mimo że takie komunikaty prasowe można napotkać, to symbol Wrocławia nadal leży. Powód? Pęknięta śruba u nogi stalowej konstrukcji. Kiedy kolejna próba jej postawienia? Sprawdzała dla Państwa nasza reporterka Klaudia Nawrocka. Położyliśmy, to i postawimy. Tak optymistyczne hasła pod adresem wrocławskiej iglicy kierowali wykonawcy projektu. Ale nie powiedziałem w jakim terminie. Choć cisnęło mi się to na usta, że zaraz, ale na szczęście tego nie powiedziałem. Na szczęście, bo stalowa konstrukcja długo jeszcze nie powstanie. Wbrew wcześniejszym komunikatom, wrocławski symbol powojennej odbudowy przemysłu odmówił współpracy. Są miejsca, które są delikatnie skorodowane. Zastało się to, a naprężenia wewnętrzne, jakie były w konstrukcji nóg, spowodowały to, że stworzeń nie puścił, odskoczył, odspoiło się, pękło. A dokładniej to współpracy odmówiła jedna z nóg stalowej konstrukcji. No niestety będziemy musieli nogę reanimować. Profesor Kazimierz Czapliński wspomina swoje prace przy symbolu Wrocławia. W latach 60. był współtwórcą projektu i nadzorował proces kładzenia iglicy. Proste konstrukcje maszyn i autorskie projekty urządzeń sprawiły, że bał się niepowodzenia akcji. Dziennikarze czekali cały czas, kiedy się złamie. W końcu, panie, powiadam, do cholery, może się w ogóle nie złamie, to oni już pojechali. Kiedy kolejna próba postawienia stalowej iglicy? Przekonamy się niebawem. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Dlaczego wrocławskie tramwaje się spóźniają? Odpowiedzi na to pytanie postanowili poszukać naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, którzy przez kilka miesięcy analizowali kursy wszystkich linii tramwajowych. Pierwsze wnioski z badań są już opracowane. Teraz eksperci wezmą pod lupę wrocławskie autobusy. Później swoje uwagi przekażą miastu. O szczegółach Tomasz Pajączek. Z punktualnością wrocławskich tramwajów nie jest najlepiej. To przeważająca opinia samych pasażerów, którzy z komunikacji zbiorowej korzystają na co dzień. Zależy na jakiej linii. Tam, gdzie jadę razem z samochodami, to różnie bywa. Za dużo samochodów, korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Czasami w oczekiwaniu na tramwaj swoje na przystanku trzeba odstać. Ja na przykład korzystam z aplikacji Jak Dojadę, to tam są te live'y, to w miarę to jakoś wszystko sprawnie wychodzi. Aczkolwiek naprawdę różnie, w zależności od centrum, w centrum bardziej są one punktualne niż na obrzeżach. No zdarza się niestety, ale to zazwyczaj przez jakieś zdarzenia drogowe albo korki. No zawsze mogłoby być lepiej, ale tak jak mówię, ja nie narzekam, zawsze dojeżdżam do pracy na czas. Światła na przykład są źle skoordynowane, może za dużo samochodów jeździ, no coś nie gra, ale nie wiem. Tam, gdzie kończą się pomysły mieszkańców, pole do popisu mają eksperci. Piotr Szymański, doktorant Politechniki Wrocławskiej, razem z grupą czterech studentów, postanowił sprawdzić, jakie są faktyczne powody spóźniania się pojazdów wrocławskiej komunikacji. Na pierwszy ogień poszły tramwaje. Z jednej strony są wciąż niektóre niewydzielone torowiska, szczególnie na mostach, szczególnie na północy miasta, gdzie tramwaje nabierają bardzo dużego opóźnienia. Inne miejsce to są miejsca, w których to wydzielenie zostało przeprowadzone w sposób nie do końca dopilnowany i samochody dalej mogą wjeżdżać na wydzielone torowisko, przez co blokują tramwajowi przejazd. Tak jest m.in. na ulicy Pułaskiego, ale nie tylko źle wydzielone torowiska lub ich brak są powodem spóźniania się tramwajów. To są najczęściej lewoskręty, gdzie w godzinach szczytu dość duży ruch samochodowy skręci w lewo na, albo na zakupy, albo do posesji, do takich codziennych podróży. No i w tych miejscach, ponieważ najczęściej przy tym lewoskręcie jest niewiele miejsca, żeby się zmieścić samochodem po skręceniu, tworzą się korki, są zastawiane tory tramwajowe. Sytuację wrocławskiej komunikacji mogłaby poprawić jeszcze większa liczba wydzielonych torowisk oraz budowa parkingów
Park and Ride. On już wyjeżdża z tej pętli, nie? I już jest spóźniony tutaj, bo na tym przejeździe kolejowym stoi. Teraz badania specjalistów z Politechniki zostaną rozszerzone o autobusy. W połowie przyszłego roku wnioski z analizy mają być przekazane wrocławskim urzędnikom. Tomasz Pajączek, Echo 24. Przyszłość Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone pod rządami nowego prezydenta to główne tematy poruszane na dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Oddział Partii Nowoczesna. Gościem specjalnym rozmowy był minister Andrzej Olechowski. Goście piątkowej debaty dyskutowali również o przyszłości liberalnej polityki w Unii Europejskiej w kontekście ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej. Ta debata jest także wstępem do naszego kongresu międzynarodowego, ponieważ za tydzień spotyka się delegacja międzynarodówki ALDE, czyli Partii Liberalnych Demokratycznych z całej Europy. Mamy trzydniowy kongres w Warszawie i dzisiejsze wydarzenie jest niejako zapowiedzią właśnie tego kongresu. Były minister spraw zagranicznych dr Andrzej Olechowski stwierdził, że Unia Europejska w obecnym kształcie może nie przetrwać. Polska natomiast powinna działać w obronie jej istnienia. Do tej pory porządek europejski, ład europejski opierał się na zasadzie właśnie postępującej integracji. Nowe obszary i nowe państwa. I Unia nie ma innej polityki wobec sąsiadów niż przyciągania ich do siebie najpierw jako stowarzyszonych członków, a później jako członków. Ale dzisiaj się zawahała, stanęła. Ta integracja jest dzisiaj w stanie takiego zawieszenia, zamrożenia. I trzeba się starać, żeby to odwiesić jak najszybciej. Przyszłość Unii Europejskiej zależy od serii wyborów, które czekają kraje członkowskie w najbliższym czasie. Począwszy od referendum konstytucyjnego we Włoszech, parlamentarnych i prezydenckich wyborów we Francji, jak i kluczowych wyborów w Niemczech. Nie wiadomo też, jaką politykę będzie prowadził prezydent-elekt Donald Trump. Na razie wydaje się, że ci, którzy mieli nadzieję na taką normalizację Trumpa, chyba się dosyć zawiodą. I to Trump zmieni politykę amerykańską, a nie system zmieni Donalda Trumpa. Więc myślę, że czeka nas okres bardzo nieprzewidywalny, w którym Unia Europejska powinna robić wszystko, włącznie z Polską, aby trzymać się jednak jak najściślej. Rozmówcy dużo czasu poświęcali prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi. Zgodnie twierdzili, że receptą na jego nieobliczalność i nieprzewidywalność jego polityki jest jedność Unii Europejskiej. Dbamy o to, żeby Unia Europejska się umacniała. Ale to jest nasze zadanie teraz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czasach populistów, czasach, które są dosyć niepewne w poszczególnych krajach, ponieważ populiści coraz częściej dochodzą do władzy. My musimy zadbać o to wspólnie, żeby Unia była coraz silniejsza, bo jest to w naszym wspólnym interesie. Receptą na kryzys Unii są oczywiście zmiany, przede wszystkim w zakresie komunikacji organów unijnych z obywatelami wszystkich krajów członkowskich. Widać brak komunikacji i brak informacji. Obserwowaliśmy to przy okazji negocjacji i podpisania umowy CETA, która stała się pretekstem do protestów. A jak zagłębiliśmy się w temat, okazało się, że te protesty nie są oparte na przesłankach merytorycznych, tylko są wykorzystywane, umowa CETA jest wykorzystywana do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Goście debaty przypominali, że pokój w Europie nie jest dany raz na zawsze. Zgodnie twierdzili, że pozytywna przyszłość Unii Europejskiej leży w jej wartościach, nie w interesach pojedynczych państw. Szklana kropla, proszę Państwa, tak nazywają się nagrody dla najbardziej aktywnych kobiet. Na gali konkursu, który obejmuje całą Polskę, odbywającego się w sali cesarskiej hali stulecia, jest nasza reporterka Marta Laburda. Witaj Marto, powiedz, jak trwają prawdopodobnie jeszcze przygotowania do tej gali konkursowej. Tak, przygotowania trwają w tym momencie już pełną parą. Wszystko jest stopniowo przygotowywane. Jest drobny chaos, jak wiadomo, zawsze tuż przed takimi wydarzeniami jak to. A laureatki konkursu poznamy już za niespełna godzinę. Ja tylko przypomnę, że to laureatki tegorocznej edycji konkursu Szklana Kropla 2016, który od 2012 roku jest organizowany przez Stowarzyszenie Aktywność Kobiet. A ze mną jest pani dyrektor stowarzyszenia, pani Magdalena Rygiel. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Czym jest konkurs Szklana Kropla? Szklana Kropla to inicjatywa Stowarzyszenia Aktywność Kobiet, która ma na celu popularyzację, promocję i zwiększenie obecności kobiet w życiu publicznym, w biznesie, w polityce, w nauce, w działalności społecznej, w samorządach, wszędzie tam, gdzie kobiety po prostu są potrzebne.
Widzę, że dzisiejsze wydarzenie jest również związane z pewną tematyką. Proszę powiedzieć, jaką? Spotykamy się w klimacie lat 20., bo były to bardzo dobre czasy dla kobiet. To właśnie wtedy trwały przełomowe chwile batalii kobiet o ich prawa. To właśnie wtedy, w 1918 roku w Polsce, kobiety po raz pierwszy w historii uzyskały prawa wyborcze. Dlatego chcemy przypomnieć walkę sufrażystek, feministek o to, co dziś jest dla nas normą. Nie możemy jeszcze zdradzić tegorocznych laureatek konkursu, ale może mogłaby Pani chociaż wspomnieć, jakie są kandydatki zakwalifikowane do, jakie kandydatki zakwalifikowały się do konkursu i jak wiele z nich jest z Dolnego Śląska? Mogę powiedzieć, że nagrodę w tym roku przyznajemy w 5 kategoriach. To jest kategoria przedsiębiorczość, kobieta innowacyjna, młodzi aktywni, wspieranie tożsamości lokalnej i działania na rzecz rozwoju regionalnego. Nagroda przyznawana jest spośród osób nominowanych przez naszych ambasadorów. W całej Polsce, w 12 województwach, mamy 165 ambasadorów. 5 właśnie 2 tygodnie temu powołaliśmy w województwie lubelskim. Ci ambasadorowie typują osoby z konkretnych województw, które ich zdaniem na szklaną kroplę zasługują. A później kapituła wybiera te już, które dziś nagrodzimy. Dziękuję. Dziękuję. A ja tylko przypomnę, że teraz jesteśmy w hali stulecia, bo właśnie tutaj za niespełna godzinę zostaną ogłoszone tegoroczne laureatki konkursu Szklana Kropla, a cały konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Kobiet z siedzibą we Wrocławiu od roku 2012. Bardzo Ci dziękuję, Marto, za te informacje. Dopiero, proszę Państwa, z rozpoczynającej się gali Szklanej Kropli mówiła dla Państwa Marta Laburda. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Meksyku, a także brązowa medalistka Mistrzostw Europy przez lata grała w Świdnicy. Halina Aszkiełowicz-Wojna otrzymała właśnie tytuł zasłużony dla miasta Świdnicy. Tytuły zasłużone dla miasta Świdnicy przyznawane są od 2013 roku. Trudno ukryć łzy ze wzruszenia. Po tylu latach jeszcze mi tu pamiętają. Przecież to już prawie 50 lat temu zdobyłyśmy medal olimpijski w Meksyku. A jeszcze jednak pamięć Świdnicy przetrwała. Tytuł zasłużony dla miasta Świdnicy pani Halina odebrała z rąk prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Dzięcielskiego. To było najpiękniejsze miejsce, bo tutaj zdobyłam, będąc zawodniczką Polonii Świdnica, zdobyłam wszelkie tytuły najcenniejsze, które do tej pory posiadam, czyli trzecie miejsce na Olimpiadzie w Meksyku, jak również medale z Mistrzostw Europy, brązowy i srebrny. Później już reprezentując inne kluby nie udało mi się zdobyć tak wspaniałych osiągnięć. Dlatego tu moja młodość, tu moje sukcesy, jakże nie kochać tego miasta. Bardzo się cieszymy, że została tą nominację w dniu dzisiejszym jej wręczona, że została tym tytułem obdarowana z racji tego, że wiele lat jej wysiłku i pracy i przyczyniła się przede wszystkim do rozwoju siatkówki nie tylko na terenie miasta Świdnicy, ale i na arenach ogólnopolskich i światowych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, a nasze zawodniczki miały również możliwość spotkać się z panią Halinką na turnieju Ząbka, gdzie osobiście mogła im przekazać swoje niezapomniane wrażenia z boiska i nie tylko. Ta uroczystość bardzo miła i ważna dla środowiska siatkarskiego jest dla nas bardzo ważna, tym bardziej, że siatkówka jest kontynuowana od wielu dziesięciu lat. Pani Halina Aszkiełowicz jest taką naszą ikoną. Tożsamość świdniczan to również siatkówka. Niedawno mieliśmy jubileusz klubu i motto tego jubileuszu było historia klubu, historia miasta, historią klubu. I tak rzeczywiście jest. Wszystkie dziewczęta, które chcą ćwiczyć siatkówkę, mają taką możliwość. Obecnie mieszka we Wrocławiu, ale sercem nadal jest w Świdnicy. Dla Echo 24 Marta Laburda. Biała Wstążka 2016 to kolejna już edycja kampanii mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Z tej okazji na wrocławskim rynku przypinano białe wstążki, które mają przypomnieć całemu społeczeństwu o tym ważnym, no i niestety zbyt często występującym problemie. Wydarzeniu przyglądał się nasz reporter Arkadiusz Skarbowski. Wyłącz przemoc, włącz myślenie. To główne hasło kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet i dzieci. Symbolem akcji jest biała wstążka, którą mógł zostać przeozdobiony każdy popierający akcję.
Biała wstążka jest symbolem przeciwdziałania przemocy ze strony mężczyzn. Cała historia zaczęła się wiele lat temu w Kanadzie, gdzie kanadyjscy mężczyźni podjęli decyzję o tym, że trzeba zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet. Problem przemocy w rodzinie jest niestety bardzo powszechnym zjawiskiem. Z powodu wstydu i braku odwagi wiele takich spraw pozostaje zamknięte w czterech ścianach, a sprawca nigdy nie ponosi kary. Zdarza się tak, że i sąsiedzi, i rodzina no nie chce mówić o tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. I po to jest to uświadamianie, po to jest ta kampania, żebyśmy trafiali, że jednak warto pomagać jak najszybciej, żeby nie dochodziło do właśnie niebezpiecznych jakichś spraw. Problem istnieje i problem jest utajony, bo ludzie nie zgłaszają, obawiają się, jeszcze można powiedzieć, nie do końca wiedzą, co zespół interdyscyplinarny może pomóc, jak działać. Do akcji włączył się też Wrocławski Sąd Okręgowy i sądy rejonowe. Na ich korytarzach zostały umieszczone tabliczki z hasłami przeciw przemocy wobec dzieci. Prokuratorzy sądowi wszystkich wrocławskich sądów bardzo aktywnie zaangażowali się w kampanię tegoroczną Białej Wstążki. We wszystkich wrocławskich sądach i w tym łącznie z Sądem Okręgowym umieściliśmy te oto tablice z hasłami nawołującymi do zaprzestania bądź też niestosowania przemocy. Również policjanci z Komendy Miejskiej we Wrocławiu dołączyli do promowania wydarzenia. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać mężczyznom, że problem istnieje, tak? Często gdzieś tam zamykany, szufladkowany jest z domu, a niestety dzieją się w domach różne rzeczy. Dlatego tu jesteśmy tutaj po to, żeby otworzyć oczom mężczyznom, że pewne rzeczy, które robią wobec kobiet, nie zawsze są dobre. Akcja potrwa od 25 listopada do 10 grudnia 2016 roku. Podczas trwania kampanii zaplanowano wiele spotkań edukacyjnych, jak i dyżury psychologów i prawników adresowane dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dla Echo 24, Arkadiusz Skarbowski. Bliżej rynku pracy to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, by ułatwić im odnalezienie nowego zatrudnienia. Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się, jak prawidłowo skonstruować CV, czy też po prostu napisać list motywacyjny. Dzisiejsze spotkanie to są warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób niepełnosprawnych, które prowadzi Fundacja Manufaktura Inicjatyw. Fundacja realizuje projekt Bliżej Rynku Pracy i w tym projekcie celem jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. I dzisiejsze warsztaty są jednym z elementów, które mają temu służyć i uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi narzędziami szukania pracy i z umiejętnościami, nabywają umiejętności pisania CV, tworzenia listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmawiamy sobie o sytuacji na rynku pracy, o różnych szczególnych aspektach zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Od takiej strony prawnej, ale też pewnych praktyk, jak one funkcjonują na rynku pracy. No i też intensywnie pracują nad swoimi zasobami, żeby je zdiagnozować, poznać, też rozwijać, żeby też poznać możliwości, jakie są na rynku pracy i jak oni się mogą w tym odnaleźć. Warsztaty są pewnym cyklem, to jest 5 dni razem takiej intensywnej pracy. Duża taka ich wartość jest też taka, że to uczestnicy, jak pracując grupowo, mogą się też wymieniać różnymi doświadczeniami, uczyć się od siebie, wymieniać informacjami, pomagać sobie nawzajem i dlatego taka forma grupowa jest dość sprawdzona i skuteczna i przynosi dobre efekty. Tą wiadomością kończymy informacje Echo 24 na kolejny serwis. Zapraszam Państwa już za niecałą godzinę, czyli punktualnie o 19:00. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.